Dzienniczek siostry Faustyny przekazuje nam takie jej słowa. Widzę, jak się Jezus skłania do życzeń spowiednika, że w tym czasie nie ukazuje mi się jako nauczyciel w pełni sił i człowieczeństwa dorosłym, ale ukazuje mi się jako małe dziecię. Ten Bóg, nieogarniony, zniża się do mnie w postaci małej dzieciny. Jednak wzrok mojej duszy nie zatrzymuje się na tej powierzchni. Chociaż przyjmujesz postać małej dzieciny, ja w Tobie widzę nieśmiertelnego, nieograniczonego Pana nad Pany, którego wielbią dniem i nocą duchy czyste, dla którego płoną serca serafinów ogniem najczystszej miłości. Za mną panorama Wilna. Widzimy przede wszystkim Starówkę, ale i wzrok sięga jeszcze dalej. Gdyby jednak zapanowała mgła albo kompletna ciemność, to mimo że widok jest bardzo piękny, nic byśmy z niego nie skorzystali. Kompletnie nic nie moglibyśmy zobaczyć. Kiedy dzisiaj w pierwszym czytaniu Samuel przybywa do domu Jessego, aby wybrać jednego z jego synów na króla, Dawid okazuje się kimś, kogo nie bierze się w ogóle pod uwagę. A, bo jest za młody. A, bo pasie owce. Tak jakby bycie pasterzem wykluczało go z przyszłego królowania. Nawet jego własny ojciec, Jesse, nie dostrzegł w swoim synu, w Dawidzie, przyszłego króla. Ale to Bóg w tym młodziutkim pasterczyku widzi już pasterza całego Izraela, króla, którego będą wspominać i wysławiać całe pokolenia. Podobnie i w Ewangelii. Faryzeusze nie widzą w Jezusie nikogo, za kim warto by pójść. Nikogo, kto mógłby być nauczycielem. Mówią do człowieka, bohatera Ewangelii, sam sobie bądź jego uczniem. My wybieramy kogoś innego na naszego nauczyciela, nie tego Jezusa. Kim on jest? Kimże on jest? Nikim naprawdę wartościowym. I pokazuje to jasno, że niekiedy nasz wzrok, wzrok człowieka, może być kompletnie przesłonięty. Czasami zatem jesteśmy w ciemności. Czasami nasz wzrok nie dostrzega oczywistych rzeczy, które Pan Bóg stawia przed naszym nosem. Potrzebujemy więc łaski Pana Jezusa. Potrzebujemy, aby to On otworzył nasze oczy, aby uzdrowił nasz wzrok. Trzeba jednak nam pamiętać, że Pan Bóg pozwala nam widzieć nie po to, abyśmy oglądali jakieś trele-morele, ale abyśmy wypatrywali Jego woli, abyśmy szukali tego, co Jemu się podoba. Siostra Faustyna w swoim dzienniczku zapisała piękną modlitwę, która dzisiaj niech będzie modlitwą każdego z nas. Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.